Hejka wszystkim z poniedziałku. Zaraz wam pokażę, mamy siewniczki fajne załadowane. Już odwracam kamerę. My już po obiadku, ale zobaczcie, jakie piękne siewniczki stoją na przyczepce. Już ci otwieram. Patrzcie, jakie dwa fajne sulki. Tramliny SE. Na redlicach talerzowych. Dwa takie same. Tylko że jeden ma większą skrzynię, nakładki takie. Patrzcie, jak fajnie wyglądają siewniczki. Oba są bez znaczników. Ten ma tylko takie uchwyty, tamten tego nie ma. Ten ma jeszcze jakiś taki licznik hektarów. Oba tutaj miały te skrajne, one mocno wystają na dół i na bok, wiadomo, przez zawracaniu, skręcaniu gdzieś tam się coś wydarzyło. Oba tak samo mają. Tutaj ten ma wzmacniane, to było schowane. Skrzynia olejowa. Redlice talerzowe. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Ścieżki. Tutaj widać ścieżki. Te dekle do próby kręconej, fajne, takie na końcu się klapki otwiera, wysypuje się, bardzo fajne. Oba mają zagarniacze. To są zagarniacze z tego. O, ten też ma taki licznik hektarów. O, te takie. Nie wiem, czy widzicie, o. To są z niego. A te proste takie, to są z tego drugiego. Oba praktycznie takie same, oba praktycznie w takim samym stanie, oświetlenie niezniszczone, w tym tylko obcięty kabel jest od oświetlenia i ten, o kurcze, dlaczego ja tak nie zauważyłem tego, że ten pas jest tak spierdzielony, przekręcony, no coś nie zauważyłem tego, jak przekładałem, coś mnie rozproszyło, to nic. Ten widzę, że ma kabel odcięty od świateł. Ale też ma tutaj ścieżki, tutaj fajny znacznik pokazuje, czy są ścieżki włączone, czy nie. Aczkolwiek tutaj nie ma mechanizmu do ścieżek. Tutaj coś jest, jakieś hydrauliczne. Ten ma jeszcze instrukcję. No i dwa kółka takie do próby kręconej, czyli do jednego jedno kółko, do drugiego drugie. Ten ma instrukcję. Ten może mniej umyty. Ale też zobaczcie, fajnym stanie redlice. Tutaj też wzmacniane już było. Tutaj też są ścieżki. Tylko mówię, tutaj brakuje jakiegoś mechanizmu do ścieżek, żeby to załączało. Pewnie tego nie było, nie wiem. Tak to wygląda. Od razu po załadowaniu wam pokazuję. Tutaj też fajne znaczniki. I tutaj staram się ustalić coś. Właśnie. A tutaj co włącza te ścieżki? Teraz ustalę. Tutaj jest hydraulika, ale do znaczników. A do ścieżek też chyba nic nie ma. To powinno się pewnie przesuwać. Próbuję coś to rozkminić. Nie wiem, nie znam się na tych sulkach, więc nie mam pojęcia, jak te ścieżki działają. Tylko widzę, że mechanizm jest. ...2006 rok. Zaraz zobaczymy tego drugiego. No tutaj też nic nie ma. Nie wiem, jak to działa, jak to powinno działać. Może ktoś ma taki siewnik z takimi znacznikami, ścieżkami. No to może się odezwać, powiedzieć, jak to wygląda. Jak to wygląda, a ten... No a ten, gdzie ma tabliczkę? A ten ma też tutaj, o. To jest 06. Kurde, dwa takie same, bliźniaki.
tylko jeden ma, mówię, jeden ma tylko podwyższenie skrzyni. No i z tymi zagarniaczami się różnią. Oba w takiej samej cenie, 28 tysięcy brutto. Na to jest faktura, więc jak ktoś jest na VAT-cie, no to może sobie śmiało jeszcze ten VAT odliczyć i wyjdzie go dużo taniej ten siewnik. No. Fajne siewniczki. Bardzo ładne, bardzo ładne, bardzo mi się podobają. Bardzo mi się podobają. Co to jeszcze pokazać? Tu wam nie pokażę, bo nie otworzę, ale może troszeczkę. Są te do rzepaku, są tutaj takie czarne nakładki, żeby się, no, o tu jest akurat przyciśnięte, wiecie, o co mi chodzi, te trójkąciki czarne, tutaj też nie uchylę, te trójkąciki czarne do nasion rzepaku, no. Docisk redlic i tu jest. No i tak to wygląda. Jak ktoś chętny odzywać się na maila, śmiało, może po trasie gdzieś się zrzuci. Zaraz zapytacie, na co jest miejsce z tyłu. Z tyłu jest miejsce na mulcher. Nie pamiętam, ale chyba 27 metra. Bronę nie pokazuję, bo brona jest zarezerwowana. Także żebyście tam darmo się nie pienili, to tak to wygląda. Siewniczki, ktoś chętny odzywać się. Dobra, miłego dnia, pozdrawiam.